Końcówka lat 60. była w PRL okresem wzrastających konfliktów, zarówno pomiędzy społeczeństwem a władzą, jak i w łonie samej władzy. W latach 1965-66 Władysław Gomułka, trochę podpuszczony przez swojego konkurenta do władzy Mieczysława Moczara, wszedł w konflikt z Kościołem katolickim. W dwa lata później, w 1968, w konflikt ze studentami i z inteligencją. Historycy twierdzą, że Moczar wykorzystał sytuację, czyli odbywające się w Teatrze Narodowym przedstawienia Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Gdy władza zakazała dalszych przedstawień, przekonując, że były one wykorzystywane przez widownię do wystąpień antyradzieckich, studenci po ostatnim spektaklu przeszli z teatru pod pomnik Adama Mickiewicza, wznosili hasła przeciwko cenzurze, a pod pomnikiem złożyli kwiaty. I prawdopodobnie wszystko skończyłoby się w ten sposób, gdyby nie to, że wkroczyła milicja. Zaczęło się pacyfikacja tej grupy studenckiej, kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych, kilka trafiło do sądu. Po pewnym czasie minister szkolnictwa wyższego, łamiąc prawo, wyrzucił ze studiów dwóch studentów, w tym Adama Michnika. Tak to bywa w państwach niedemokratycznych, że o prawie i sprawiedliwości mówi się, ale rządzący tego nie przestrzegają. Solidaryzując się z kolegami, 8 marca studenci Uniwersytetu Warszawskiego doprowadzili do wiecu na dziedzińcu uniwersytetu, swojej uczelni, podczas którego domagali się wypuszczenia zatrzymanych, powrotu kolegów na studia oraz zmniejszenia albo zlikwidowania cenzury. Ten wiec również został spacyfikowany, rozbity przy pomocy pałek przez patriotów z aktywu partyjnego i robotniczego oraz przez milicję. I tak właśnie zaczął się marzec 68. Strajki rozlały się na cały kraj, szczególnie na miasta akademickie, takie jak Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź, Gdańsk oraz Lublin. Ale były to strajki nie tylko studenckie, ale po prostu młodzieżowe. Brali w nich udział młodzi robotnicy oraz uczniowie szkół średnich, na przykład w miastach, gdzie tych uczelni nie było. Młodzi ludzie występowali pod hasłami wolności wyboru, wolności wypowiedzi, sprzeciwiali się zakłamaniu władzy i zakłamaniu mediów jej podporządkowanych, a jak wiemy, wszystkie media wówczas były podporządkowane rządzącym. Władza nie odwoływała się jedynie do metod siłowych, ale również do wznieciła kampanię nienawiści, kampanię propagandową, która miała wykreować wroga. W tamtym czasie wrogiem byli Żydzi, nazywani przez propagandę syjonistami. Wrogiem stali się również studenci oraz całe środowisko naukowe, kulturalne, wszyscy ludzie, którzy władzy nie wspierali. Jak zwykle w PRL-u wrogiem był również Zachód. Częścią kampanii propagandowej były również wiece, które odbywały się na ulicach miast oraz w zakładach pracy. Co działo się w Lublinie? Bardzo szybko, bo już w nocy z 9 na 10 marca na miasteczku akademickim UMCS pojawiły się ulotki wspierające działania studentów warszawskich oraz wzywające do wiecu, jaki miał się odbyć 11 marca w Podszedchat Kołżaka. 10 marca ktoś, jacyś niezidentyfikowani sprawcy, puścili w radiowęźle akademików UMCS kilkunastominutową audycję z Radia Wolna Europa. SB nigdy nie dowiedziała się, kto za tym stał, ale dzięki temu studenci wiedzieli, co się wydarzyło w stolicy. Poznali prawdę. 11 marca przed godziną 14, przed chatką Żaka, zaczął się gromadzić tłum młodych ludzi z wszystkich uczelni lubelskich, ale również ze szkół średnich. Przyszło około 1000 do 2000 osób. Wśród tych ludzi chodzili aktywiści partyjni, którzy próbowali zachęcić do rozejścia się. Wiec nie był dobrze przygotowany. Nie było żadnych wystąpień, nie było żadnych megafonów. Po około godzinie ktoś rzucił hasło "Idziemy na krakowskie przedmieście". Chodziło o budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Studenci nie przeszli zbyt daleko. Zaczął padać gęsty śnieg, a przy domu nauczyciela
przywitały ich kordony milicji oraz aktywu robotniczego. Tam nie dochodziło do jakichś wielkich bójek, do walki, natomiast dziesiątki ludzi zostały zatrzymane. Głównie chodziło o studentów KUL oraz UMCS. Na drugi dzień na Placu Litewskim odbyła się niewielka manifestacja, kilkusetosobowa, gdzie studenci żądali wypuszczenia swoich kolegów, ale na wezwania milicji o rozejście się, faktycznie rozeszli się i nie było żadnych zajść. W Lublinie nie doszło do strajków, do jakichś wielkich wydarzeń, nie było tego zapału, który był w Warszawie, ale propaganda lubelska, propaganda władzy zrzuciła wszystko oczywiście na Żydów, czyli na syjonistów, oraz na studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, których oskarżono o prowokację wydarzeń. 13 marca doszło do jeszcze jednego wiecu, w tym momencie już w chatce Żaka, wewnątrz. Była to dyskusja z władzami uczelni, podczas której rozmawiano o tym, co wydarzyło się dwa dni wcześniej. Dyskusja poszła w dwóch kierunkach. Jedni studenci twierdzili, że należy się solidaryzować ze studentami warszawskimi i innych uczelni polskich, że należy walczyć o wolność słowa. Inni twierdzili, że to wszystko nie ma sensu i odcinali się od tego. Ale w ten sposób udało się do pewnego stopnia spacyfikować, zneutralizować te emocje i w zasadzie do większych wydarzeń więcej już nie doszło. Tak skończył się lubelski marzec. Co takiego wydarzyło się tak naprawdę? Jakie były skutki? W Lublinie i w województwie kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych. Kilka z nich otrzymało wyroki więzienia od kilku do kilkunastu miesięcy. Reszta zapłaciła grzywny. Największe wyroki otrzymali ci ludzie, którzy zostali przyłapani na rozklejaniu plakatów i ulotek wzywających do buntu. Dzięki pracownikom obu dużych uczelni, czyli KUL-u i UMCS, a szczególnie trzeba tutaj wymienić rektora KUL-u, ale także partyjnego przecież rektora UMCS, na studentów nie spadły większe represje. Kilku z nich zostało zawieszonych na kilka miesięcy, kilkanaście osób dostało nagany, kilka poszło do wojska, zwiększyła się inwigilacja. Jakie były skutki marca dla całego kraju? Otóż marzec był jedynym buntem społecznym w postalinowskiej Polsce, w którym nie chodziło o kwestie ekonomiczne, czyli u genezy jego nie leżała ekonomia, ale kwestie wolności, wolności wypowiedzi i kwestie godności. Młodzi ludzie, tacy jak wy, sprzeciwili się rządzącemu wówczas Polską małemu dyktatorowi, sprzeciwili się premierowi, który non-stop kłamał, sprzeciwili się ministrowi szkolnictwa wyższego, również fanatykowi, który łamał prawo. Oczywiście władza nie mogła sobie na to pozwolić i zemściła się. W kilka miesięcy później doszło do zmniejszenia autonomii uczelni. Rządzący uznali, że na uczelniach jest za dużo wolności, za dużo liberalizmu, za mało partyjniactwa, za mało indoktrynacji. Dlatego uznali, że trzeba coś z tym zrobić. Jak zwykle rządzący byli przekonani, że mają monopol na prawdę, na patriotyzm, na dobro ojczyzny, a wszyscy, którzy myśleli inaczej, musieli zamilknąć, ponieważ uznani zostali za wrogów, którzy współpracują z obcymi siłami. W ciągu kilkunastu miesięcy z Polski wyjechało około 15 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, bardzo różnych, czasami młodych, czasami starych, ludzi bardzo znanych, ludzi nauki, ludzi sztuki. Władza po raz kolejny zaczęła budować nowe elity, ale nie oparte o to, co ktoś potrafił, coś umiał, czy w czym się zasłużył, tylko o to, czy był służalczy wobec samej władzy. Awansowali tak zwani docenci marcowi. Również nie w oparciu o ich wiedzę, ale że byli lojalni. Jednak można wymienić jedną cechę pozytywną marca 68 roku. Powstało wówczas pewne pokolenie, które do dzisiaj nazywa się pokoleniem marcowym. Marzec był pewną szkołą buntu, która zaowocowała tym, że część z tych ludzi w kilka lat później zaczęło tworzyć struktury konspiracyjne,
zaczęło sprzeciwiać się brakowi wolności w Polsce, a w kilkanaście lat później doprowadziło do tego, że w 1989 roku Polska odzyskała suwerenność i niepodległość.